jesteśmy po drugiej pętli rajdu miejskiego. Jak widać, pogoda dopisuje. Jedziemy w miarę czysto, bez błędów, większych przynajmniej, poza zgaszeniem samochodu na drugim przejeździe pierwszego odcinka. A tak to myślę, że możemy być siebie w miarę zadowoleni. Troszkę nam brakuje tutaj do chłopaków ze Śląska, ale znamy swoje miejsce w szeregu i będziemy się powoli przyspieszać. Pana Marka Pańkę, jest to prezes Polskiego Związku Motorowego, a również Jacek Foltyn, przedstawiciel firmy Wincar Nysa. Zapraszam tutaj pod rękę do nas. A już można zacząć mieć brawo, bo to są trzy najszybsze załogi, drodzy Państwo, w tym rajdzie. Oczywiście w klasie, bo jeden. Panowie, chciałbym przekazać mikrofon i dosłownie po dwa zdania, żebyście mogli powiedzieć, dwa, trzy. Wielkie gratulacje dla organizatorów, którzy jednak wpadli na pomysł, przez kilka lat przygotowywali się. No i dzisiaj wielkim przykupem do zajciotu, kolega wspomniał, że lat temu, też nie pamiętam, ale rzeczywiście troszeczkę czasu minęło, a myślę, że lubimy szybkie samochody, szybko pracę, w związku z tym jest to pokazać, jest to ogromne. Gratulacje co do pomysłu z prologiem wczorajszym, to chyba dosłownie jest ten esencja, która jest taki czas. Myślę, że za rok będzie spokojnie, troszeczkę lepiej, być może trzeba 2 godziny wcześniej wyprawić. Ale to zawsze jest bardzo odwrotowo. Chwilę będzie sporo gratulacji dla zawodników, ja ogólnie gratuluję, ale przede wszystkim tutaj dzięki za wyświetlenie, jeżeli wszyscy stali zdrowi, to jest najważniejsze. Dziękujemy gorące brawa. Na tym zawodnicy, organizatorzy, a obecną publiczną grupę kibiców z Wisły, których pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, że wspieramy się w tym rajd wszystkich zawodników. Dziękuję bardzo i oby ta impreza się powtórzyła za rok. Jeszcze lepszym wydaniem, chociaż to wydanie było bardzo dobre. Dziękuję bardzo. Dobrze, drodzy Państwo, możemy przejść do konkretów. Rajd był piękny, rajd był drugi. Już niebawem będzie drugi. Zaczynamy? Nie słyszę. Zaczynamy! Drodzy Państwo, na miejscu trzeci. Feruga Wątroba, gorące brawa! Na miejscu drugim Szpikowski Bieniak, również gorące brawa! I na miejscu pierwszym można było stawiać w ciemno, bo zapowiadali mocną walkę. Matulka Dymurski, wielkie brawa! Tak, drodzy Państwo, wygląda podium rajdu nyskiego w klasyfikacji Open 1. Uśmiechnijcie się, słuchajcie, jesteście na podium rajdu w Nysie. Dziękujemy również. Drodzy Państwo, od razu przejdziemy do klasyfikacji generalnej. Panowie, poczekajcie sobie jeszcze chwilę na boczku, bo mamy tutaj załogi, które wrócą na to podium. I w klasyfikacji generalnej Open RMP na miejscu trzecim Ilnicki Kajm, wielkie brawo! Na miejscu drugim
Sękowski Pochroń, wielkie brawa! I na miejsce pierwsze powrócić musi Machułka Gmurski. Jeszcze raz wielkie brawa. Hałonysa, zróbmy hałas! Tak wygląda, drodzy Państwo, najszybsza trójka rajdu w Nysie w klasyfikacji generalnej. Drodzy Państwo, wielkie podziękowania dla Was. Zapraszamy Was serdecznie w przyszłym roku. Na pewno będzie szybciej i więcej. Poczekamy, aż załogi opuszczą, jeszcze pamiątkowe zdjęcia oczywiście muszą zrobić, opuszczą nam rampę i przejdziemy do kolejnej klasy. Gratulacje dla Was. Jak wiecie z social mediów, Artur słynie z bardzo dobrego humoru, ale również i tempa za kierownicą w tej piekielnie szybkiej BMW. Ja też chodźcie się na ręce. Dobra, uciekam teraz, zróbcie im samym, żeby miałem nieco kadr z swoją rozbujaną grzywką. Tak wyglądają zwycięzcy klasy Classic. Panowie, wielkie podziękowania dla Was. Dziękujemy serdecznie za udział w rajdzie. Dzięki. Marta, zrób z przodu, gdzie Marta? Artur, stańcie. Nysa, to za cicho, nie słychać! Przechodzimy do klasy RN1. Zapraszamy załogi. Thank you.
Drodzy Państwo, gotowi? A wy gotowi? Klasa RN1. Na miejscu trzecim. Jakub Niemiec i Mateusz Wodniak. Zapraszamy i wielki brawa! Na miejscu drugim. Gańcarczyk Parzyk. Wielkie brawa, również zapraszamy. I na miejscu pierwszym. Wyróżniony w rajdzie świdnickim przez Złotowiznię i Macieja Szczepaniaka. Kasper Potyra, pierwszy. Chyba mogę śmiało powiedzieć, że nazwisko Potyra i Sieliło już można wpisać głęboko w pamięć, bo nie mogę zdradzić planów, ale miejmy nadzieję, że wszystko poukłada się po ich myśli i będziemy ich mogli zaobserwować naprawdę w bardzo szybkim tempie. Słuchajcie, to przejdźmy od razu do klasyfikacji generalnej rajdowych mistrzostw południa. Na miejscu trzecim Niemiec Podniak! Wielkie brawa! Na miejscu drugim Gańczarczyk Parzyk! Wielkie brawa! I oczywiście na miejscu pierwszym Potyra Sieliło! Jeszcze raz! Dawaj szampana! Daję! Dawaj go! Proszę Państwa, zanim oni się tutaj opiją tego szampana, to ja chciałbym podziękować wszystkim służbom, które wzięły udział w rajdzie, od zabezpieczenia, od policji, po karetki, ale również wielkie podziękowania należą się mediom, bo to oni upamiętniają te wielkie chwile. Dajcie im wielkie brawa! Zobaczcie, wszystkie media skupione wokół tych gości w czapkach MRF TS. Co? Chcesz? Podjedziesz i zrobię zdjęcie.
Jak wspomniałem, najszybsza trójka klasy OBN2. I nie będziemy tego przeciągać. Na miejscu trzecim załoga Grudka, wielkie brawa! Na miejscu drugim Mularczyk Sajda, również wielkie brawa! I na miejscu pierwszym oraz drugi dzisiaj na podium Ilnicki Zdań, wielkie brawa! Najszybsze trzy załogi klasy Open 2. Rajd Nyski 2024, organizowany przez podejrzeć Automaster Club i oczywiście wspaniałych organizatorów, w który skład wchodzi cała masa ludzi. Kuba, wyszło ci? Pan Jacek Makowski z firmy Vega. Mega, zapraszamy tutaj pod rampę. Zapraszam. Załoga z numerem 24, Biały, Solecki. Zapraszamy na podium, bo to oni zwyciężyli w klasie RN2. Tutaj to było bardzo ważne. No co, jeszcze pamiątkowe zdjęcie, uśmiechy panowie. W Nysie jesteście. Miasto przyszłości. Podobało nam się. Cieszę się, że wam się podobało, nam też się podobało. A czy państwu się podobało? I to jest najważniejsze. Dziękujemy bardzo. W komplecie na naszej rampie. Poczekamy, aż reszta załóg wysiądzie na spokojnie, dajmy im chwilę. Warto było? Cieszę się. Myślę, że jesteśmy gotowi, a zatem przejdźmy do rzeczy. Na miejscu trzecim w klasie RN3 Jurczyk Janowski, wielkie brawa! Zapraszamy na podium. Na miejscu drugim Kostka Golman, również zapraszamy na podium. I na miejscu pierwszy męsko-damska załoga Wyderka przybyła, wielkie brawa! Drodzy państwo, słabiutko te brawa jest. Pokażcie na to was stać. Panie, bardzo dziękuję.
A załogom dziękujemy za udział, za występ i za piękne widowisko. Widzimy się jak zawsze na kolejnej rundzie. Dziękujemy bardzo. Oczywiście pamiątkowe zdjęcie z pucharem z rampy. To są tylko dwie załogi, bo tylko dwóm udało się dotrzeć do mety. Był to wyjątkowo trudny rajd dla wielu z zawodników. Na szczęście wszyscy zdrowo wrócili do domów. Oczywiście niektóre załogi ucierpiały, jak słychać tutaj po wydechu. Coś się rozstrzeliło, żeby nie przeciągać. Możecie wysiąść, będzie wam nam miło. Tak, chłopaki się zawstydzili, wiecie. Dajcie mi wielkie brawa! Na miejscu drugim, Obrzut Majewski, zapraszamy! I na miejscu pierwszy, Bobowski Jędrysek, wielkie brawa! Dobrze, słuchajcie, wyróżnię was i dam wam dojść do głosu. Przyjechaliście we dwójkę, w sensie dwie załogi na metę. Zacznę od ciebie, bo widziałem, że były przygody i chciałbym, żebyś powiedział, co się wydarzyło. A przepraszam fotografów, ale chwileczkę, dobrze? I ja odejdę. Ogólnie mieliśmy walkę, żeby przygotować auto do wymogów tutaj rajdu. To się udało, też dzięki przyjemności do zawodu, to bardzo dziękujemy. No i po drodze jakieś tam przygody, przerywał nam silnik, był plan, żeby dojechać, nabić kilometry. Później gdzieś na hopie urwaliśmy wydech, w ogóle za mocno poleciliśmy. No ale jesteśmy też, nie chcieliśmy rezygnować, ale publicznie jak widzę też zespół. Chcieliśmy podziękować im za samochód, za to, że mogliśmy tu dojechać i za to, że tu jesteśmy. Bardzo fajny rajd. Z naszego punktu widzenia rajd przejechany bezproblemowo, nie ryzykowaliśmy. No, na odcinka czasami wychodziło do 20 na godzinę, ale tak na spokojnie można powiedzieć. Dziękuję organizatorom, władzom za rajd i widzimy się za to. Dziękuję bardzo. To co, należą się wielkie brawa i jakiś hałas bardzo! Panowie, wielkie podziękowania dla was. Cieszymy się, że mogliśmy was gościć w Nysie i tak jak wspomnieliście, do zobaczenia za rok.
Ktoś nagrywanie. Ktoś najlepiej jest? Ktoś z twoich znajomych w tłumie? Nie ma nikogo. Chodź, Mogo, chodź. Ja obiecałem, że to odpracuję. Twój syn ma dzisiaj urodziny, tak? Wczoraj miał. I ty się spieszysz dzisiaj, żeby poświętować. Drodzy Państwo, w nagrodę za to, że będzie spóźniony u syna na urodzinach, zaśpiewamy wszyscy 100 lat? Króciutko. 100 lat! Bardzo przepraszam, poproszę tutaj. Bardzo przepraszam, że tata będzie dzisiaj później, ale ci wszyscy ludzie zaśpiewali ci 100 lat z okazji 14 urodzin. Ja cię bardzo przepraszam, ale mamy tutaj jakby sytuację taką, że tata stanął na podium, więc na pewno wszystko jest zrozumiałe. Bardzo dziękuję, przejdźmy do rozdania. Słuchajcie. Lepiej, dawaj nagrywaj, ja to przeciągnę, nagraj to. Dajcie panu wielkie brawa! Bardzo panu dziękujemy. Bardzo dziękujemy, a zapraszamy na bok, bo ja muszę przejść do czynności. Super, bardzo panu dziękujemy. Moi kochani, grupa A na miejscu trzecim. Na miejscu trzecim. Najgrodzki, Najgrodzki, wielkie brawa! Miejsce drugie na podium to Mrozek Sielipski. Wielkie brawa! I na miejscu pierwszym Kwaśny Pietruszka. Wielkie gratulacje, wielkie brawa! Najszybsza trójka grupy A. Wielkie brawa, drodzy Państwo, nie ma się co wstydzić. Panowie, wielkie podziękowania w Waszą stronę. Przepraszam za to opóźnienie, mam nadzieję, że będzie wybaczone. Jeszcze raz wielkie brawa dla tych załóg, które właśnie opuszczają rampę i tam w kolejce w tle już stoją kolejne załogi.
Moi drodzy, możemy już powoli podjeżdżać. Zapraszam. Kołodziej, Mrowczyk, to już tak zapytamy. Panowie, przebieg rajdu. Witam wszystkich, tak, koniec rajdu. Rajd bardzo sympatyczny, szczególnie dla kibiców, dla nas, dla załogi. Szybki rajd, mamy nadzieję spotkać się z Państwem w przyszłym roku. Do zobaczenia, jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy tej załodze i do zobaczenia. Zapraszamy załogę z numerem 18. Kolejną załogę poprosimy również bliżej rampy. Załoga z numerem 18 to Spec i Marszałek. Andrzeju, jak przebieg rajdu? No były trochę, było trochę kłopotów. Dla fanów i dla fanów jesteście na mecie, bo na mecie rajd się kończy. Gratulacje, dziękuję bardzo. I zapraszamy kolejną z załóg. Piękny Peugeot, zapraszamy. Załoga z numerem 33, Binda Kosecki. Panowie, będziecie wysiadać do zdjęcia? Chodźcie, macie swoje 5 minut. Jak to mówią, gwiazdy mogą wszystko. Wielkie brawa dla nich, dojechali do mety! Panowie, to co? Może kierowca, trzy zdania o rajdzie. Bardzo fajny. Jeden. Szybki. Dwa. I drugi Bartek Szybski. I poprosimy o PiS. Jeszcze raz? O PiS poprosimy, jeszcze jedno. Jeszcze jedno zdanie? Dwa. Proszę. Oczywiście. Odpowiedziałem, wrócimy za rok, mówi, że oczywiście. Jeżeli nie zaprosił. To nie trzeba zapraszać, tu po prostu trzeba przyjechać. Nie urzekła cię Tanysa, piękne miasto? Piękne miasto i bardzo mi się tu podoba. A ja dodam od siebie, drodzy Państwo, i to całkiem szczerze, że jesteście fantastyczną publicznością, bo wielu z Was zostało do samego niemalże końca klasyfikacji rajdów okręgowych. Wielkie brawa dla kibiców, tak jest. Panowie, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia, a już za chwilę rozpoczniemy klasyfikację SKJS-u. Drodzy Państwo, klasyfikacja rajdów okręgowych właśnie dobiegła końca. Ja bym Wam chciał bardzo serdecznie podziękować za to, że dotrzymaliście nam towarzystwa, że ci wszyscy zawodnicy mogli dostać tak wielkie brawa od nas. Ja będę się z Państwem żegnał, ale to nie znaczy, że to jest koniec. Teraz będziemy mieli 15 minut przerwy, którą tutaj DJ wypełni fajnym graniem. A ja, jak już powiedziałem, będę się z Wami żegniał. Dziękuję Wam bardzo. Ja nazywam się Paweł Masik i było mi niezmiernie miło poprowadzić rajd męski 2020.